Pracownicy Kolei Śląskich przejdą kurs pierwszej pomocy zorganizowany przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe. To konduktorzy, kasjerzy, maszyniści i kierownicy pociągów. Przewoźnik od początku roku notuje wzrosty liczby pasażerów, szczególnie na nowej linii łączącej Częstochowę z Tarnowskimi Górami. Sukcesem była również sprzedaż biletów za złotówkę. Z oferty, która obowiązywała w czasie ferii, skorzystało 113 tysięcy uczniów. Karolina Komada. Hitem ostatnich tygodni były bilety za złotówkę dla dzieci i młodzieży. Choć linia S9 działa dopiero od 10 grudnia, to odnotowała wzrost pasażerów. W samym styczniu było ich 35 tysięcy. Każdy, kto korzysta z lotniska w Pyrzowicach, wie, że trzeba tam dojechać w jakimś stopniu, albo samochód zostawić, zapłacić za parking, zapłacić za dojazd. No a dojazd kolejami jest zdecydowanie tańszy i jest pewniejszy. Do tego, jak dojdą inwestycje, które są po stronie portu pyrzowickiego za 1,5 miliarda, naprawdę powstanie unikalny w skali kraju system rozwiązań dla pasażerów, dla ruchu turystycznego, komercyjnego, dla strefy cargo. Im więcej pasażerów, tym ważniejsze jest zapewnienie im bezpieczeństwa. Z tego względu konduktorzy, kasjerzy, maszyniści i kierownicy pociągów Kolei Śląskich przejdą obowiązkowe szkolenia z pierwszej pomocy. Nie tylko sprawdzamy bilety, nie tylko dbamy o odprawienie pociągu w sposób właściwy, zgodnie z zasadami kolejnictwa. Ale dbamy również o pasażerów i ich zdrowie, bo przewozimy ludzi w godzinach szczytu. Na niektórych liniach jesteśmy w stanie przewieźć ponad 300 osób na jednym pokładzie i każdy z tych osób ma swoje problemy, również problemy zdrowotne. One się mogą uzewnętrznić niestety podczas podróży. Co pokazują zdarzenia z minionego weekendu. W pociągu jadącym do Katowic doszło do nagłego zatrzymania krążenia jednego z kibiców Legii Warszawa udających się na mecz na Stadionie Śląskim. 52-letni mieszkaniec Warszawy był reanimowany, jednak jego życia nie udało się uratować. Podobnych sytuacji może być więcej, stąd chęć edukowania i szkolenia pracowników. Oprócz podstawowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej pracownicy nauczą się udzielać pomocy w trudniejszych momentach. WPR w Katowicach szkoli przede wszystkim od deski do deski, czyli każde szkolenie odbywa się w sposób profesjonalny, na profesjonalnym sprzęcie, w pełnym wymiarze czasu godzin. To nie akademia papierka, że można sobie przyjść na szkolenie, przesiedzieć i dostać papierek. Nie, tu każda z osób musi podjąć czynności przy fantomie, musi wykazać z siebie chęć i zdać przede wszystkim na końcu egzamin, który jest egzaminem upoważniającym do otrzymania certyfikatu. Kursy będą trwać do końca listopada 2024 roku i będą przeprowadzane przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach. Pracownicy kolei jakby nie są stricte dedykowani do segregacji medycznej. Mhm. Oni muszą sobie mimo wszystko bardziej poradzić z pojedynczym pacjentem, który na przykład doznaje tego wypadku na peronie, gdy spadnie. No bo też była tutaj ostatnio taka sytuacja, gdzie jeden z pasażerów po prostu wpadł między peron a pociąg i trzeba było go umieć zabezpieczyć i mu pomóc, a następnie go ewakuować spod tego pociągu. Więc ich rola tak naprawdę w tym momencie ogranicza się do tego, że czekają na przyjazd służb, ale też muszą wiedzieć, jak zabezpieczyć tego pacjenta, żeby on miał zawsze drogi oddechowe drożne, bo to jednak ta niedrożność dróg oddechowych może wpływać na to, że ten pacjent zatrzyma się, no albo zabezpieczyć właśnie masywne krwawienia. W kursach pierwszej pomocy weźmie udział kilkuset pracowników Kolei Śląskich.